Don Doyle, Taiwo Finden, no i Jan Kwech, zawodnik Olimpu Praga na co dzień. Trzech medalistów indywidualnych mistrzostw świata, trzykrotny czempion Taiwo Finden 2013, 2015 i 2018. W 2017 roku mistrzem świata był Jason Doyle, a w 2014 wicemistrzem Krzysztof Kasprzak. W latach 2013-2017 właśnie tylko Taiwo Finden i Jason Doyle wygrywali turnieje Grand Prix w Pradze. Brytyjczyk trzy razy z rzędu, Jason Doyle dwa razy z rzędu. Obaj po tych sukcesach zostawali mistrzami świata. Wo Finden, Kasprzak, Doyle, Kwech, Kasprzak zamknie Wo Findena. Co zrobić z Jasonem Doylem, bo ten wynosi się szeroko, wjechał przed Doyla. Świetnie Krzysztof Kasprzak, tam pojawił się Taiwo Finden i Kwech, jak gdyby nigdy nic, podzielił mocno towarzystwo. Ale straszliwie się to skończyło dla Krzysztofa Kasprzaka. Wyścig musi być przerwany i niestety wyglądało to bardzo brzydko. Tutaj nie widziałem, żeby tu była czyjaś wina z któregoś z zawodników. Na powtórkę na pewno to zobaczymy. No, uderzył plecami całą szybkością motocykla. Wciągnęło go tam w to odsypane. Nie opanował motocykla. No i gdy go wciągnęło, wciągnął się on na ten motocykl, chciał się ratować. I w tym momencie go obróciło, uderzył plecami i motocykl go dobił jeszcze do tej bandy. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku z Krzysztofem. Ach, za to trzymamy kciuki. To jest absolutnie najważniejsze w takich momentach, niezależnie od tego, czy cierpi reprezentant Polski, czy jakikolwiek inny zawodnik. No, Krzysiek jest twardy jak stal. Wszystko dobrze, źle to wyglądało, ale skończyło się na strachu. Tutaj właśnie gdzieś... Kwek namieszał. Nie, tutaj było ciasno, bo tu widzimy, Krzysiek nagle tu w tym się... momencie właśnie, ten, to jest to miejsce, gdzie właśnie został tor zbronowany i tutaj widzimy, że obróciło w ostatnim momencie, gdzie najpierw go wciągnęło Kasprzaka, tutaj widzimy, wszyscy jadą bardzo blisko, tak, tutaj dużo miejsca miał Kasprzak, tutaj proszę, o właśnie, w tym momencie dojechał tylnym kątem tego, co go wciągnęło, a tutaj go obróciło, więc błąd.